z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam serdecznie w przeglądzie wydarzeń. Zobaczcie, co działo się w mijającym tygodniu. Wizyta ministra edukacji i nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie. Seniorze, bądź czujny, uważaj na oszustów. Powrót dzieci i młodzieży do szkół. Otwarcie basenów. Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza na wydarzenia. Warta Sieradz przegrała wysoko ze Zjednoczonymi Stryków. Noc muzeów. Ponadto w programie zobaczą Państwo, jak działa uzdrowisko Uniejów Park oraz audycję Łódzkie na Plus. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził szkołę specjalną w Warcie. Tam zapowiedział m.in. zmianę nazewnictwa szkół specjalnych na specjalistyczne oraz wsparcie finansowe takich placówek. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie to placówka, która obejmuje uczniów specjalistyczną opieką w zakresie wielu terapii, zajęć rewalidacyjnych i rozwijających zdolności. Dzieci i młodzież mają tam szansę na wszechstronny rozwój. Szkoła specjalna obchodziła swoje święto, które przypada w rocznicę urodzin patronki Marii Konopnickiej. Podczas uroczystości placówka gościła ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który mówił m.in. o wsparciu i dofinansowaniu takich szkół. Panie ministrze, dziś odwiedza pan szkołę specjalną w Warcie. Na co takie placówki jak ta mogą liczyć w najbliższym czasie? Na szczególne wsparcie pod każdym względem. Chcemy rozwijać szkolnictwo specjalne, dlatego że nie ma alternatywy dla dwutorowej edukacji dzieci i młodzieży z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tego rodzaju placówkach uczą się dzieci i to uczą się rzeczywiście na wyjątkowo wysokim poziomie. Dzieci, które w szkołach ogólnodostępnych nie miałyby takiej opieki i takiego podejścia specjalistycznego do edukacji ze względu na ich niepełnosprawności. I Zespół Szkół Specjalnych w Warcie jest, można powiedzieć, wizytówką szkolnictwa specjalnego. Umawiamy się tutaj z panem starostą, z panią dyrektor na to, że również pod kątem infrastrukturalnym będziemy rozwijać tę placówkę. Minister zapowiedział także zmianę nazewnictwa szkół specjalnych na specjalistyczne. Konkretne działania to jest wzmacnianie szkolnictwa specjalistycznego właśnie. Zmiana nazwy to jest również efekt rozmowy z panią dyrektor sprzed kilku tygodni. Wydaje się nam, że nazwa specjalistyczna jest bardziej adekwatna do tego, co tu w tej szkole się dzieje. Tu rzeczywiście jest specjalistyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, którzy takiej właśnie specjalistycznej opieki i edukacji wymagają. Za tym oczywiście pójdzie rozwój szkolnictwa specjalistycznego. Chcemy promować szkolnictwo specjalistyczne, żeby nie kojarzyło się w jakiś, broń Boże, negatywny sposób, co nieraz się zdarza. To jest naprawdę szkoła na wyjątkowo wysokim poziomie. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. senator RP profesor Michał Seweryński, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i łódzki kurator oświaty Waldemar Fleischer. Pan minister Czarnek przed chwilą wspomniał o programie ministra. Ja rozumiem, że w ramach takich programów, które poszczególne placówki będą uzyskiwać, znajdą się pieniądze na to, żeby takie wspaniałe placówki jak ta rozbudowywać, żeby dzieci miały lepszą opiekę dydaktyczną, pedagogiczną, no i żeby mogły się tak rozwijać, jak to widać z tych występów, które tu się widzieliśmy i z całego tego otoczenia. Bardzo to jest budujące i widać, że poprzez te placówki specjalne można odzyskać dla normalnego życia sporą liczbę młodzieży.
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie to placówka podlegająca pod powiat sieradzki. Na wydarzeniu głos zabrali także starosta Mariusz Bądzior i wicestarosta Kazimiera Gotkowicz. Niezmiernie się cieszymy, panie ministrze, że pan jest z nami. To jest nobilitacja dla szkoły, dla całej społeczności, miasta, powiatu i wielka radość dla nas. Cieszymy się podwójnie, cieszymy się przede wszystkim dlatego, że pan pamięta o korzeniach, bo pan jest stąd, z naszej ziemi i to dla nas jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. Więc witamy najserdeczniej, jak umiemy. Panie ministrze, szanowni, dostojni goście, to jest wielka chwila, że do naszej powiatowej szkoły, szkoły specjalnej, ale również całego tutaj kompleksu budynków przyjechał pan minister, przyjechali tak szacowni goście. Bardzo dziękuję pani dyrektor, bo chyba uroda pani dyrektor sprawiła, że wszyscy do pani dyrektor przyjechali. Dlatego też bardzo się cieszymy, że państwo jesteście tutaj, że ta szkoła, jedna z dwóch szkół specjalnych na terenie powiatu sieradzkiego, gdzie prowadzi to powiat, państwo jesteście. Na święcie szkoły nie mogło zabraknąć także władz gminy Warta. Bardzo się cieszymy, że do tak prastarego miasta, pięknego Warty, przybył sam minister edukacji i nauki. Cieszymy się, bo pochodzi stąd, jego korzenie są z ziemi sieradzkiej, więc pamięta o korzeniach, chce wspierać szkolnictwo, to podstawowe, ale także właśnie specjalistyczne, które znajduje się w Warcie i z tego bardzo się cieszymy, bo obiecujemy sobie oczywiście po takiej wizycie bardzo dużo. Obecność samego pana ministra oznacza, że ta edukacja będzie wspierana i ta placówka będzie się rozwijała, a przez to będzie się rozwijało także nasze miasto. Placówka liczy na wsparcie od ministerstwa i rządowe dotacje. Nasze potrzeby są bardzo duże. Przede wszystkim oczywiście jakby największą bazą jest kadra. Mamy wykształconą kadrę, kadrę, która się też dokształca i tutaj jakby na tym polu nie potrzebujemy wsparcia. Natomiast potrzebujemy wsparcia, jeśli chodzi o bazę szkoły. Potrzebna nam jest sala gimnastyczna, pomoce dydaktyczne, więcej sal. Wizyta ministra edukacji była dużym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej. Przemysław Czarnek miał okazję zobaczyć, jak działa ośrodek i czym może się pochwalić. Zadeklarował także, że 25 czerwca ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Sieradzu. Przy okazji ogólnopolskiego zakończenia roku pojawi się pan w Sieradzu? Tak, przyjąłem zaproszenie pana kuratora, który zaproponował, żebyśmy zakończyli rok szkolny 25 czerwca właśnie w Sieradzu i tam będziemy świętować, a później po południu o 15 w Goszczanowie kolejne święto nadania imienia Szkole Podstawowej w Goszczanowie imienia Jana Pawła II. W minionych dniach kilku seniorów w powiecie sieradzkim odebrało telefony z próbami oszustw na wnuczka. Apelujemy, aby każdy podejrzany telefon sprawdzić i skonsultować z kimś bliskim. Oszuści są bezwzględni i sprawnie manipulują swoim rozmówcą, narażając ofiary na utratę oszczędności. Panie rzecznik, pomimo wielu apeli doszło do kolejnych oszustw metodą na wnuczka. Niestety w ostatnim czasie na terenie Sieradza po raz kolejny działali oszuści, którzy wykorzystując wrażliwość i ufność osób starszych próbowali wyłudzić od nich pieniądze. W minionej doby fałszywy wnuczek telefonował do kilku starszych mieszkańców Sieradza, próbując wyłudzić od nich pieniądze. Kilku starszych mieszkańców naszego miasta wykazało czujność i nie dało się zwieść tym oszustom. Niestety w jednym przypadku 70-letnia sieradzanka uległa namowom oszustom i przekazała znaczną sumę pieniędzy. W ostatnim czasie także taksówkarz wykazał się czujnością i uchronił jedną z osób przed takim oszustwem. Tak, w ubiegłym tygodniu do 60-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, który twierdził, że zajmuje się rozpracowywaniem grupy hakerów, którzy włamują się na konta bankowe. Twierdził, że pieniądze tej kobiety są zagrożone. Jeżeli posiada pieniądze, to musi jak najszybciej wpłacić je do banku. Kobieta, ponieważ mieszkała poza miejscem zamieszkania, miała problem, żeby przemieścić się do Sieradza. W związku z tym jej rozmówca zaoferował pomoc i zamówił jej taksówkę. W omówionym miejscu kobieta wsiadła do taksówki.
i w trakcie rozmowy z rzekomym policjantem cały czas taksówkarz przesłuchiwał się temu, o czym rozmawiali i od razu miał podejrzenia, że kobieta może rozmawiać z oszustem. Przejął rozmowę od seniorki i po krótkiej chwili okazało się, że faktycznie miał rację, a rzekomy policjant rozłączył się. Musimy także podkreślić, że trwa teraz spis powszechny ludności, a rachmistrzowie nie chodzą po domach, po mieszkaniach. Na to też zdarzają się oszustwa. Tak, od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, z którym wiąże się konieczność podania pewnych danych. Niestety sytuację tę wykorzystują oszuści, którzy podszywają się pod rachmistrzów i próbują wyłudzić dane osobowe. W związku z okresem pandemii zostały wstrzymane wizyty rachmistrzów w domach. Dlatego też, gdy do naszych mieszkań puka osoba, która podaje się za rachmistrza, należy wykazać się szczególną czujnością, ponieważ prawdopodobnie jest to oszust i taką sytuację należy zgłosić na policję. Pamiętajmy również o tym, że istnieje obowiązek poddania się temu spisowi, natomiast osoby, które się od tego uchylają, muszą liczyć się z grzywną do około 5 000 zł. Również zwracajmy uwagę na to, że rachmistrzowie żądają od nas pewnego zakresu danych, takich jak sytuacja ekonomiczna, czy na przykład stan mieszkania, stan budynków. Natomiast żaden z rachmistrzów nie będzie nas pytał o stan konta, o oszczędności, o kosztowne przedmioty, które posiadamy, jak również żadne dane dostępowe do konta, czy też numery PIN. Na pewno w żadnym formularzu spisowym takie dane się nie znajdują, więc jeżeli będziemy mieli telefon, w których właśnie rozmówca podający się za rachmistrza takie dane będzie chciał od nas uzyskać, na pewno jest to oszust i pod żadnym pozorem takich danych nie można podawać. W takim razie seniorzy muszą cały czas mieć się na baczności i być czujni. Tak, oczywiście tutaj trzeba wykazać się dużą czujnością. Pamiętajmy, że oszuści działają pod różnymi legendami, wykorzystują właśnie wrażliwość, ufność osób starszych, a także chęć pomocy swoim krewnym, swoim wnuczkom. Dlatego bardzo często wymyślają nieprawdziwe historie właśnie tego typu, że osoba najbliższa dla seniora uległa wypadkowi, potrzebuje dużej sumy pieniędzy i najczęściej właśnie takie osoby starsze te pieniądze przekazują, ponieważ po prostu chcą pomóc swoim najbliższym członkom rodziny. Również osoby, które zamieszkują w sąsiedztwie seniorów bądź też osoby z rodziny muszą na te sytuacje uwrażliwiać osoby starsze. Nigdy tej profilaktyki nie jest za dużo i przy każdej możliwej sytuacji powinniśmy informować osoby właśnie ze swojego otoczenia, szczególnie właśnie seniorów, że takie sytuacje się zdarzają i aby byli po prostu bardzo ostrożni. Od początku tygodnia do nauki w systemie hybrydowym wróciły klasy 4-8 szkół podstawowych oraz szkoły średnie. W poniedziałek część uczniów pojawiła się w murach szkoły po pół roku nauki zdalnej. My również stawiliśmy się w placówkach i sprawdziliśmy nastroje ich gospodarzy. Drzwi szkół otwierają się dla uczniów coraz szerzej. Od dziś do nauki hybrydowej powróciły klasy 4-8. To jest czas na taką readaptację uczniów na nowo w szkole. Ten tydzień w naszej szkole jest pracą hybrydową zgodnie z decyzją rządu. Więc dziś poza klasami 1-3, które są wszystkie w szkole, również spośród uczniów klas 4-8, a mamy takich oddziałów 29, 14 oddziałów klasowych wróciło dziś do pracy stacjonarnej, natomiast 15 oddziałów uczy się dziś w sposób zdalny. W całości, cały tydzień, tak założyliśmy, żeby jeszcze na ostatniej prostej wesprzeć trochę uczniów klas ósmych, bo przecież w przyszłym tygodniu czekają je egzaminy zewnętrzne, a więc uczniowie klas ósmych będą chodzić cały tydzień, każdego dnia będą w szkole stacjonarnie, natomiast klasy 4-7 będą w szkole dwa razy, w 3 dni będą uczyć się zdalnie. Choć uczniowie mogli doznać szoku po tak długiej przerwie, ich reakcja na powrót do klas wydaje się pozytywna.
mam sygnały, że wielu uczniów jakby ucieszyła ta możliwość powrotu do szkoły. Nie wiem, na ile cieszą się z powrotu do samej szkoły, czy na ile z takiej możliwości spotkania się i takich relacji rówieśniczych, bo to one też są przecież bardzo ważne. Ale na pewno jest grupa takich uczniów, którzy z lękiem jednak wyszli z tego bezpiecznego swojego pokoju, w którym spędzili więcej niż pół roku, więc to jest jednak pewne przeżycie. Zdecydowanie uspokajałam już rodziców i wychowawców, a przez wychowawców również i dzieci. Rozumiemy, że jest to trudna sytuacja zarówno dla uczniów, ale przecież i dla nas nauczycieli też. Stąd też podczas spotkania naszego zespołu nauczycieli rozmawialiśmy na ten temat, ustaliliśmy taką przyjazną, bezpieczną formę jakby współpracy teraz na nowo, przynajmniej przez czas jakiś. Oczywiście szkoła musi stawiać wymagania, po to też jest szkołą, natomiast te wymagania chcemy stawiać powoli, indywidualnie, w sposób elastyczny, tak, żeby rzeczywiście dać szansę każdemu odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Decyzja o tak późnym powrocie do klas była zaskoczeniem, lecz szkoły były na nią przygotowane. Jeśli chodzi o uczniów klas 4-8, to wróciliśmy w takim systemie 50 na 50. Natomiast czy decyzja nas zaskoczyła? Sądzę, że nie, dlatego że chyba już najwyższy czas, abyśmy mogli spotkać się z naszymi uczniami w szkole. Będzie to dobre tak naprawdę dla całej społeczności szkolnej. Podzieliliśmy sobie klasy 4-8 na dwie grupy. Pierwsza grupa przyszła już dzisiaj, przez 4 dni będzie miała zajęcia stacjonarnie, w tym czasie pozostali uczniowie mają lekcje online i później uczniowie wymienią się, klasy przyjdą na 3 dni, a ci, którzy dzisiaj przyszli, będą mieli online. Jak uczniowie zareagowali na powrót? Czy przeżyli bardziej szok, czy jednak byli ucieszeni tym, że wracają w szeregi szkoły? Wydaje mi się, że chyba byli bardziej ucieszeni, ponieważ już jak rzeczywiście weszłam do budynku, pojawili się jacyś tam uczniowie, nagle pojawił się gwar. Sądzę, że rzeczywiście uczniowie byli spragnieni tego, żeby spotkać się z rówieśnikami, nawet i z nauczycielami, bo tego im tak naprawdę brakowało. Niektórzy uczniowie na pewno będą chcieli jeszcze poprawić swoje oceny, żeby ewentualnie mieć jeszcze lepsze świadectwo. A jeśli chodzi o jakieś takie sprawdziany czy kartkówki, to na pewno będą to tylko takie, które wynikają z planu pracy nauczyciela i były też wcześniej zaplanowane. Od 1 maja z basenów mogą korzystać grupy dzieci i młodzieży. Wraz z początkiem ostatniego weekendu maja z pływalni skorzystają już wszyscy. Z kamerą odwiedziliśmy basen przy szkole podstawowej nr 10 w Sieradzu, by sprawdzić, jak będzie wyglądało ponowne otwarcie obiektu. Otwarcie basenów według harmonogramu luzowania obostrzeń ma 2 etapy. Od początku maja spływalnie mogą korzystać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Obecnie z basenu mogą korzystać tylko grupy szkolne z naszej szkoły oraz z pozostałych szkół podstawowych z Sieradza. Z klubów typowo pływackich czy sportowych również mogą? Tak, tak. Z kolei od piątku 28 maja z pływalni będzie mógł korzystać każdy z nas. Na razie basen może być obłożony maksymalnie w 50%. Na trybunach przy okazji zawodów sportowych zasiądzie maksymalnie połowa widzów. Od 28 maja ruszamy już w reżimie sanitarnym oczywiście dla wszystkich zainteresowanych oraz tych grup, które mają wykupiony basen, czyli tych grup na karnety. No i w sobotę i niedzielę dla wszystkich zainteresowanych, którzy są spragnieni pływania, bo to już praktycznie od 20 marca już był basen nieczynny. Także oczywiście pracujemy w reżimie sanitarnym, czyli maseczki ściągamy dopiero przy wejściu na nieckę. Obłożenie basenu 50%, czyli 22 osoby na godzinę mogą wejść. No oczywiście dystans, no i te wszystkie obostrzenia, dezynfekcja rąk oczywiście, no i w takim reżimie będziemy pracować, no a do kiedy to się okaże. Basen przy popularnej dziesiątce jest czynny codziennie. Warto zwrócić uwagę na tak zwane wejścia biletowane. Wtedy z pływalni mogą korzystać wszyscy. Wejściówki można nabyć w kasie przy wejściu na obiekt. Basen dla zainteresowanych będzie czynny od godziny 10:00, będzie pierwsze wejście. Ostatnie wejście w weekend będzie o godzinie 19:00. A w tygodniu? A w tygodniu, w ten piątek mamy takie godziny biletowane. To jest poniedziałek, środa i piątek o godzinie 21:00 są godziny biletowane, pół basenu, 22 osoby. I w piątek jeszcze jest godzina 16:15 też dla zainteresowanych. Cały basen, w reżimie sanitarnym oczywiście, to 22 osoby. No i mamy jeszcze to poranne pływanie, poniedziałki i środy o 6:00 rano. Bilet dla dorosłych kosztuje 10 zł, to jest z sauną razem. No i dla dzieci i młodzieży szkolnej jest
za okazaniem legitymacji jest 5 zł. No i mamy jeszcze kartę rodzinkę, to 4 zł kosztuje bilet. We wtorek odwiedziliśmy z kamerą dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury, który opowiedział nam o pomysłach na nadchodzące tygodnie. Dowiedzieliśmy się, że SCK planuje w najbliższym czasie organizację kilku interesujących wydarzeń plenerowych. Sieradzkie Centrum Kultury powraca do funkcjonowania. Poluzowanie obostrzeń sprawia, że mieszkańcy mogą wypatrywać nadchodzących koncertów i spektakli. Wracamy już do, nie mogę powiedzieć, normalnej działalności, ale zaczynamy już funkcjonować dla publiczności. Pod koniec maja, ostatni weekend maja, zapraszamy na kino plenerowe, kino na Leżakach. To kino będzie wędrować po Sieradzu w kilku miejscach w czasie wakacji i w okresie letnim. I będziemy również organizować wszelkiego rodzaju imprezy w samym teatrze, bo stand-upy, koncerty. Oczywiście zachowując wszystkie reżimy, czyli wpuszczamy tylko póki co połowę sali i oczywiście w maseczkach. Natomiast będziemy również grać na terenie miasta, czyli rynek. W rynku odbędzie się cykl koncertów i na tarasach nad rzeką Wartą, ponieważ widzieliśmy, że to się bardzo fajnie przyjęło i nasza sieradzka publiczność bardzo lubi tam przychodzić i korzystać z naszych ofert. Będzie również teatr na zewnątrz, uliczny, wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia takie, które zaangażują mieszkańców. Dużym zainteresowaniem cieszy się koncert zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca mamy koncert niejakiego Cezika. Na pewno jest bardzo duża grupa ludzi, która go zna, no a świadczą o tym wykupione bilety, bo została absolutnie końcówka, jeśli chodzi o bilety i będzie to specjalny taki jego pokaz dla dzieci. Nabywcy biletów nie powinni martwić się ewentualnym lockdownem, ponieważ w SCK nie ma żadnych problemów z rekompensatą. Zwracamy pieniądze za bilety, ewentualnie przynosimy, no jakby pilnujemy tego, tak, dbamy o to, żeby ktoś, kto zakupił bilet, żeby nie został jakiś tam pokrzywdzony. Od 19 maja kasa Sieradzkiego Centrum Kultury będzie czynna od środy do piątku w godzinach 14-19 oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem odbywającym się w SCK. Do wszystkich informacji odsyłam do naszych stron internetowych i na Facebooka. Nie odpuszczamy i zgodnie z tymi restrykcjami, ale będziemy funkcjonować. Dla fanów sieradzkiej piłki nożnej ważną datą w minionym tygodniu był 19 maja. Tego dnia na mecz Warty Sieradz mogli wreszcie wejść kibice. Niestety biało-zieloni ulegli na ich oczach aż 0-4 Zjednoczonym Stryków. 31. kolejka 4. Ligi Łódzkiej nie zakończyła się po myśli Warty Sieradz. Biało-zieloni stracili pozycję wicelidera po przegranej 0-4 ze Zjednoczonymi Stryków. Mecz rozpoczął się od szybkiego ciosu w podbrzusze. Już w 3 minucie Kamil Cupriak urwał się obronie i wyprowadził gości na prowadzenie. Warta do przerwy szukała wyrównania, lecz w dobrej sytuacji w bramkę nie trafił Kamil Pluta. Zjednoczeni byli skuteczniejsi i Karol Chmielewski podwyższył wynik golem do szatni. Przebieg meczu nie odwrócił się po zmianie stron. Szybką kontrę przyjezdnych na 3 gola zamienił Cupriak, a strat nie udało się zmniejszyć Adamowi Patorze. Wynik spotkania ustalił Chmielewski mierzonym strzałem w ostatniej minucie. Warte na 3 miejsce w tabeli zepchnął po tej kolejce Boruta Zgierz. Do liderującego ŁKS-u biało-zieloni tracą 11 punktów. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów do zwiedzania dostępne były dwie placówki kulturalne, które teraz odwiedzać można już regularnie. Wielu mieszkańców Sieradza stęsknionych takich wizyt chętnie wyszło z domu i w ubiegły weekend odwiedziło muzeum oraz BWA.
sobotni wieczór rozpoczęła się Noc Muzeów. To ogólnopolskie wydarzenie, w które włączają się także placówki kulturalne z naszego regionu. Do zwiedzania dla mieszkańców dostępne były Muzeum Okręgowe oraz Biuro Wystaw Artystycznych, które po raz pierwszy wspólnie przygotowały się na to wydarzenie. Muzeum zaproponowało wystawę Casus Femine oraz wiele stałych ekspozycji. Rozpoczęła się Noc Muzeów, pomimo obostrzeń jednak mieszkańcy Sieradza dopisali. Właśnie, dopisali. Bardzo jestem zadowolony z tego faktu, ponieważ przez wiele, wiele miesięcy byliśmy zamknięci i teraz właśnie dziś możemy otworzyć nasze drzwi, żeby wpuścić ludzi. Fajne wystawy, sporo fajnych rzeczy do obejrzenia. Oprócz stałych wystaw oczywiście mamy wystawę, która na pewno będzie się podobała paniom. Jest to tak zwany przypadek kobiety, Casus Femine. Jest to wystawa, która jest u nas już tak naprawdę od marca, ale wiadomo, był ten okres, gdzie musieliśmy się zamknąć, w związku z powyższym dużo osób jej nie zobaczyło i dzisiaj jest ten moment, że właśnie dzisiaj właśnie będzie to można obejrzeć. Oprócz tego po nocy muzeów, co jeszcze nowego muzeum planuje? Po nocy muzeów już dzwoniliśmy do Warszawy, ponieważ będziemy chcieli ściągnąć dwie nowe wystawy. Pierwsza to będzie poświęcona Warszawie. Jej tytuł to jest Umówiłem się z nią na dziewiątą, pokazująca Warszawę międzywojenną, czyli bankiety, spotkania towarzyskie, parady, defilady, no i codzienne życie każdego mieszkańca. Bardzo fajna wystawa i już teraz serdecznie zapraszam. Myślę, że po ustawieniu chyba będzie dopiero z początkiem lipca czynna. Dziś Noc Muzeów. Zdecydowaliście się jednak dzisiaj odwiedzić nasze sieradzkie muzeum? Tak, oczywiście. Zdecydowaliśmy się. Tym bardziej, że właśnie chciałem pokazać dzieciom. Dawno też nie były, więc jak najbardziej. Jest ku temu okazja. Słyszał pan o tej akcji oczywiście wcześniej? Tak, słyszałem i czytałem też również. Tak, tak. Jak się wam podoba dzisiaj? To znaczy, na pewno jest dużo eksponatów. Na pewno jest co zwiedzać i oglądać, tak? Wiadomo, że też wszystkiego dokładnie jakby nie zobaczymy, ale ogólne wrażenie bardzo dobrze. Przez ten czas obostrzeń tęsknił pan trochę za takimi wypadami? Tak, na pewno. Wielokrotnie przekładaliśmy wizyty również w teatrach, wszędzie tam, gdzie były odwoływane spektakle, większość takich wydarzeń kulturalnych. A teraz na pewno być może to wszystko zacznie wracać do normalności, więc myślę, że wiele osób już z nastawieniem takim, żeby po prostu przyjść, zobaczyć co nowego w ogóle na wystawach, więc tak, tak, na pewno tak. W Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu pojawiła się wystawa malarstwa autorstwa Olgi Pelipas i Marcina Jaszczaka pod tytułem Jej portret. Przy okazji Nocy Muzeów BWA także jest otwarte. Mieszkańcy Sieradza dopisali, odwiedzają naszą sieradzką galerię. Powoli się rozkręca nasza Noc Muzeów i to jest bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że przez wiele miesięcy byliśmy zamknięci. Cały czas czekamy jeszcze przez kilka godzin na odwiedzających. Serdecznie zapraszamy. Do obejrzenia jest bardzo ciekawa wystawa. Właściwie dwie wystawy. Pierwsza wystawa, taka nazwijmy ją dużą wystawą, to jest wystawa prac pana Marcina Jaszczaka i pani Olgi Pelipas. To jest akt, trochę portretu, trochę pejzażu. Druga wystawa, troszeczkę mniejsza, to jest wystawa naszego sieradzkiego malarza, artysty, pana Kasjana Farbisza. To jest kilka obrazów z naszych zbiorów. Oprócz tego pokazujemy naszą nowość, czyli pracownię ceramiki artystycznej. Również serdecznie zapraszamy.
Czy dzisiaj można już lepić jakieś garnuszki? Oczywiście. Każdy chętny już będzie mógł spróbować swoich sił. Już pierwsi chętni byli. Jak długo te wystawy tutaj będą? Jak długo można tu odwiedzać galerię? Wystawa pana Marcina Jaszczaka i pani Olgi Pelipas będzie do końca maja, natomiast prace Kasjana Farbisza to są nasze prace, więc trafią z powrotem do magazynu po nocy muzeów. Natomiast do pracowni ceramiki zapraszamy codziennie w godzinach pracy BWA. Czy myślicie o kolejnych wystawach? Plan wystaw obejmuje ten rok do końca. Kolejna wystawa to będzie wystawa pani Katarzyny Adaszewskiej. To będzie już początek czerwca, będzie to rzeźba i instalacja. Ja wykonuję obrazy w technice olejnej, Ola w technice akrylu. Różnią się generalnie stylem, techniką. Kobieta generalnie jest przez wieki inspiracją dla artystów, więc dlatego też sięgnęliśmy po ten temat aktu, portretu. Nasze prace były już na wielu wystawach w Polsce i za granicą, w różnych galeriach i we Wrocławiu, i w Toruniu. Możemy się pochwalić wystawą w Muzeum El Greco na Krecie i mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze też jakieś wystawy będziemy mieli. Bardzo nam miło z tego powodu, że nasza praca spotyka się z takim odzewem, że jest wiele osób, którym te nasze obrazy się podobają. Mieszkańcy pomimo panujących obostrzeń chętnie odwiedzali otwarte placówki. To tyle w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń, a już za chwilę m.in. Łódzkie na Plus i uzdrowisko u niej w park zaprasza. Zostańcie z nami. Pacjenci chorzy przewlekle onkologicznie oraz po zakończonym leczeniu onkologicznym mogą skorzystać z bogatej oferty uzdrowiska Uniejów Park. Zobaczcie, jakie zabiegi proponuje sanatorium. Uzdrowisko Uniejów Park to Twoje miejsce relaksu, zdrowia i witalności. W centrum rehabilitacji połączonym z hotelem i strefą spa skorzystają Państwo z właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych uniejowskiej wody termalnej. Głównym kierunkiem działalności uzdrowiska Uniejów Park jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu, mająca na celu przywrócenie pacjenta do maksymalnej sprawności w możliwie krótkim czasie. Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego na program rehabilitacji onkologicznej Rehabilituj się na zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2016-2020 do uzdrowiska Uniejów Park. Na program, jeszcze raz podkreślam, Rehabilituj się na zdrowie. Program jest skierowany tylko dla mieszkańców województwa łódzkiego. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia psychofizycznego oraz powrót do zdrowia pacjentów onkologicznych z województwa łódzkiego. Szczegóły dotyczące programu przedstawią nasze fizjoterapeutki. Rehabilitacja w programie trwa od 10 do 30 dni, w zależności od zabiegów, które są dobierane indywidualnie, od możliwości oraz potrzeb danego pacjenta. Lekarz rehabilitacji zleca takie zabiegi. Mamy zabiegi z kinezoterapii, fizykoterapii oraz hydroterapii. Pacjenci także mogą skorzystać z porady psychologa, psychoterapeuty, dietetyka oraz biorą udział w edukacji zdrowotnej. Od 2020 do końca 2022 roku na terenie Instytutu Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park realizowany jest program dotyczący pacjentów chorych przewlekle onkologicznie. Instytut współpracuje także ze Szpitalem w Łęczycy. Zarówno choroba nowotworowa, jak i skomplikowane leczenie onkologiczne mogą prowadzić do zaburzenia funkcji narządów pacjenta, głównie narządów ruchu, do pogorszenia stanu sprawności, zmniejszenia tolerancji wysiłku, jak i wielu innych powikłań. Żeby temu zapobiec, konieczne jest w procesie leczniczym wprowadzenie takiego niezbędnego ogniwa, jakim jest rehabilitacja onkologiczna. W naszym uzdrowisku pacjenci kwalifikowani są do rehabilitacji onkologicznej przez
specjalistę onkologii klinicznej. Następnie program rehabilitacji układa lekarz rehabilitacji. W powrocie do zdrowia należy wspomóc pacjenta i w naszym uzdrowisku jest to dostępne praktycznie od ręki. Nie ma terminów oczekiwania i pacjenci kwalifikowani są każdego miesiąca do rehabilitacji onkologicznej. Jeśli są Państwo w trakcie leczenia onkologicznego bądź mają Państwo bliskich, którzy leczą się onkologicznie, zapraszamy do uzdrowiska Unii w Park, żeby skorzystać z naszego programu rehabilitacji onkologicznej. Udział w programie ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjentów oraz ich powrót do pełnej sprawności fizycznej, w tym również zawodowej. Program zakłada także interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, a pacjenci będą mogli korzystać z nich grupowo i indywidualnie. Projekt zakłada dwie ścieżki zgłaszania się do programu. Osoba spełniająca kryteria zostaje zgłoszona przez lekarza prowadzącego onkologa poprzez skierowanie do projektu, bądź osoba zgłasza się sama poprzez kontakt telefoniczny do nas, gdzie udzielamy szczegółowych informacji, poprzez kontakt drogą mailową, bądź poprzez stronę internetową Rehabilituj się na zdrowie. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które mają orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy, bądź osoby, które w momencie chęci skorzystania z programu uczestniczą w innej rehabilitacji w ramach NFZ, ZUS bądź KRUS. Tradycyjnie jak co piątek zapraszamy na Łódzkie na Plus, czyli 3-minutowy skrót najważniejszych informacji z województwa. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Województwo łódzkie gościło ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wydarzenie zorganizowano w ramach 30. rocznicy współpracy między państwami. W Łodzi ministrów przywitali Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Cieszę się z tego, że miejsce naszego spotkania to nie dość, że województwo łódzkie, nie dość, że Łódź, stolica województwa, ale Pałac Herbsta, który jest pięknym miejscem, tworzy piękny klimat do znakomitych rozmów i myślę, że takie właśnie one będą, a my będziemy im z pewnością z panem wojewodą kibicować. Warto się uczyć i to dobrze, a jaką za to można otrzymać nagrodę? Wymierną. 1500 uczniów szkół zawodowych z województwa otrzymało po 3000 zł stypendium w ramach trzeciej już edycji programu Zawodowcy w Łódzkiem. Stypendia wręczył Zbigniew Zięba, wicemarszałek województwa łódzkiego. Wiemy doskonale, że uczymy się nie dla szkoły, tylko dla życia i po to, by w przyszłości mieć lepsze możliwości, lepsze perspektywy. Możliwości zawodowe przekładają się na jakość życia. 2 miliony złotych trafi do 64 spółek wodnych z naszego województwa, a pieniądze na ten cel przeznaczył samorząd wojewódzki. Środki będą przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych. Ten nieszczęsny czas prawdopodobnie wróci i będziemy musieli na nowo stanąć do walki z zagrożeniami suszy. I myślę, że do tego będziemy o wiele lepiej przygotowani. Ten nasz wkład drobny do tego dzieła też czynimy. I to jest taka wiadomość z ostatniej chwili, ponieważ w dniu wczorajszym Zarząd Województwa przyjął uchwałę, w wyniku której wszystkie spółki wodne, które wystąpiły do nas o dotację, tę dotację otrzymają. 2 miliony złotych w tej chwili dedykujemy spółkom wodnym w województwie łódzkim. To są 64 spółki wodne, które otrzymają dotację z województwa łódzkiego. 21 plansz dokumentujących wydarzenia z historii Polski, Czech, Słowacji i Węgier można oglądać na wystawie w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Wystawa prezentuje unikatowe, wcześniej nieznane m.in. insygnia i dokumenty. W Łodzi będzie można ją oglądać do 30 czerwca. Choć to zabrzmi niewiarygodnie, ale w Łódzkiem mamy blisko 30 stanowisk lęgowych bielików. To prawdziwa przyrodnicza perła na mapie Polski. Ornitolodzy w naszym województwie właśnie zaczęli obrączkować pisklęta tych płochliwych, ale atrakcyjnych ptaków. Dorosły bielik ma rozpiętość skrzydeł nawet ponad 2 metry.
Mój syn jest w tej placówce już 4 lata. Spotkaliśmy na swojej drodze wspaniałych terapeutów i nauczycieli. Mój syn czuje się tutaj bardzo dobrze i widzimy bardzo widoczne postępy w jego rozwoju. W ośrodku czujemy się jak rodzina. Polecam bardzo serdecznie tę placówkę. Jesteśmy drużyną nieprzetartego szlaku Związku Harcerstwa Polskiego. Nasza działalność sięga już lat 60. Do dyspozycji mamy salę, gdzie jest przeprowadzana rehabilitacja ruchowa za pomocą metody NT-BOBAT oraz PNF. W szkole znajduje się także pomieszczenie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu hydroterapii. Na zajęcia rehabilitacji uczęszczają dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z rehabilitacji indywidualnej. Terapia integracji sensorycznej nazywana jest naukową zabawą, ponieważ tutaj wykorzystujemy bardzo dużo sprzętów podwieszanych. Metoda indywidualnej stymulacji słuchowej Johansena jest dla dzieci zarówno ze spektrum autyzmu, jak i z innymi zaburzeniami, u których występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. Terapia behawioralna skierowana jest głównie do dzieci ze spektrum autyzmu. Pomaga nam w wygaszaniu zachowań trudnych oraz w generalizowaniu, czyli utrzymywaniu efektów terapii. Na terapię logopedyczną uczęszczają dzieci młodsze w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, jak również nasze przedszkolaki oraz dzieci szkolne. Dzieci w naszym przedszkolu poznają normy i zasady, uczą się wspólnej zabawy, nabywają umiejętności komunikacyjnych i w taki przyjemny sposób staramy się przygotować do jak największej samodzielności. Sala doświadczania świata przeznaczona jest dla osób i dzieci z różnymi dysfunkcjami. Cały nasz świat składa się z kolorów, dźwięków, faktur i zapachów, a co wszystko daje nam właśnie sala doświadczania świata. W klasie przysposabiającej do pracy uczymy dzieci samodzielności w przygotowywaniu różnych potraw. Młodzież nabywa umiejętności praktycznych. Dzięki tym umiejętnościom dobrze sobie radzą w samodzielnym życiu. Każdy etap terapii metodą Tomatica poprzedzony jest diagnozą, w której sprawdzamy poszczególne parametry uwagi słuchowej. Każde dziecko zakwalifikowane do terapii przechodzi przez 3 cykle terapeutyczne. Przynosi bardzo dobre efekty w pracy z dziećmi z autyzmem, z dziećmi z trudnościami szkolnymi, z trudnościami w koncentracji uwagi, z trudnościami emocjonalnymi i z całym obszarem trudności komunikacyjnych. W naszym ośrodku uczniowie mają możliwość trenowania wielu dyscyplin sportowych. W ramach olimpiad specjalnych biorą udział w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i światowym. W latach ubiegłych nasi wychowankowie reprezentowali nasz kraj na igrzyskach w Grecji, Austrii i na Alasce, sięgając po medale olimpijskie, dostarczając nam wiele radości, niezapomnianych momentów i sportowych emocji. Zaprezentowaliśmy Państwu ofertę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Łasku. Ośrodka z bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, terapeutyczną, z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Oddając nam dziecko, możecie być Państwo pewni, że otoczymy je właściwą opieką. Zapraszamy Państwa do naszego ośrodka. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie znajdzie się mnóstwo atrakcji i animacji dla najmłodszych. Dmuchaniec, trampolina, bańki mydlane, żywe maskotki, a także kącik twórczo-plastyczny. Wisienką na torcie będzie przedstawienie teatru Piccolo z Łodzi pod tytułem Skarb Kapitana Haka. Piknik odbędzie się we wtorek, 1 czerwca o godzinie 16 w Parku Broniewskiego. Serdecznie zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.21, sobota w godzinach 7.13. Do każdego badania płyn do spryskiwaczy w prezencie. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus.
Firma EcoWiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.
Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomak, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 metrów. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509-407-463 oraz 519-303-701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Słabo słyszę, przez to mam kłopot ze zrozumieniem, co mówi moja żona. Dobrze, że spotkałem Witka. Pomagam pacjentom z niedosłuchem od kilkunastu lat. W końcu ja też jestem użytkownikiem aparatów słuchowych. Razem z żoną prowadzimy własny gabinet protetyczny NanoMed. Dzięki profesjonalnym urządzeniom regulacja aparatu jest przyjemna i bezinwazyjna. Dzisiejsze aparaty są mniejsze i wydajniejsze. Pacjenci firmy NanoMed mają możliwość wypróbowania aparatu w domu w trzech etapach. Dzisiaj pacjent nosi aparat 12 godzin na dobę, zamiast chować do szuflady jak dawniej. NanoMed. Dbamy o Wasz słuch. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Wszystkie materiały znajdziecie na www.8tvr.pl. Śledźcie nas również na Facebooku i YouTubie. Na premierowy serwis informacyjny zapraszam w poniedziałek po godzinie 18:00. Życzę Państwu przyjemnego, spokojnego weekendu, pełnego słońca. Do zobaczenia.